Witam na kolejnej eksploracji. Dzisiaj widzimy opuszczoną hurtownię materiałów zoologicznych. Prawdopodobnie w środku została jeszcze część sprzedawanych produktów, ale to zweryfikujemy, jak już wyjdziemy do środka. Jesteśmy w małej miejscowości, w dość gęstej zabudowie. Trochę się obawiam, że może ktoś nas zobaczy, zanim wejdziemy do środka. Ale to oczywiście jest bardzo proste. Drzwi otwarte na oścież, są nawet schody, więc nie powinno być źle. A tak to wygląda. No. Nie było wcale tak trudno. O, nawet płytki zostały zerwane. To nie płytki, to jakaś cegiełka dekoracyjna, dlatego ktoś już to zabrał. Wejście bezproblemowe, jak rzadko kiedy, ale już mocno rozkradzione. Mamy tu jakiś kalendarz z 2013 roku. Kurde, nawet panele podłogowe zostały ukradzione. Grubo. Z tego wyposażenia wcale nie musi być tak dużo, jak mi się wydawało. Ale dobra. Zobaczmy, co tu mamy. To zapewne część biurowa. Część biurowa. O! Pralka została, wanna już wyrwana. Ale wykończone było w całkiem wysokim standardzie. Zewnątrz były jeszcze magazyny. Ciekawe, czy do nich będzie dojście. O! Są pudła, pewnie po artykułach zwierzęcych, a jak? Mam już jakieś wyposażenie. Szufelka na zbieranie odchodów, sprzątanie po psiaku. O, widać przez okno. Jesteśmy bardzo blisko sąsiadów, więc wolałbym, żeby nas nie widzieli. O, i mamy małe biuro. Dużo papierów, których nie będę przeglądać. Sam to nie ma sensu. Jakiś złom komputerowy. Rolki do kasy fiskalnej. Jak zwykle bywa pełno dokumentów, które powinny zostać stąd usunięte. To będzie już chyba przejście do magazynów albo więcej pomieszczeń biurowych. Kurczę, przez okno jestem mega widoczny. Puściutko. Puściutko, ale tam dalej mamy magazyny i widzę, brama od magazynu jest otwarta. No dobrze. Chociaż na elewacji budynku są kamery. Mam nadzieję, że nieaktywne. I stan wnętrza tego budynku raczej potwierdza, że są nieaktywne. A, straszny bałagan tutaj. Ale informacja o hurtowni zoologicznej jak najbardziej się potwierdza. Mamy tu duże pozostałości po akcesoriach dla zwierzaczków. A tak naprawdę jeszcze więcej jest papierów, dokumentów. A to co? Pokarm dla rybek? Coś takiego. Osoby, które to drobiły, chyba nie mają zwierząt. No jeszcze sporo tego zostało. Jakieś środki chemiczne. Poidełka? Coś takiego. Kurczę, te gałęzie stukają w okno. Mnie wystraszają. Godzina otwarcia, 8:17. Ale tu to już wygląda całkiem spoko. Są biurka, krzesła. Oczywiście wszystko już przeszukane, rozgrabione. I jeszcze więcej dokumentów. Niezabezpieczonych, nieusuniętych z opuszczonego miejsca. O, farelka. Tu jest chyba jakiś łącznik między budynkami. Może będzie do niego jakieś wejście. I jeszcze więcej powierzchni biurowej. Katalog. 2012-2013, czyli zgadza się z kalendarzem, który wisiał na ścianie. Kończył się na 2013 roku, więc prawdopodobnie jest to rok opuszczenia tego miejsca. 10 lat, całkiem sporo. O, widać, że budynek był rozbudowywany. Bo tu jest jeszcze część w stanie surowym, nieskończone. Czyli klasycznie w takich miejscach, które zbankrutowały, ktoś chciał inwestować dalej, rozbudowywać przestrzenie magazynowe, biurowe. Inwestował w to, ale coś poszło nie tak. Budynek w danej chwili jest opuszczony. Część socjalna, stara lodówka, piekarnik. Kurczę, myślałem, że w trochę lepszym stanie ten budynek. Tak, nie jest wszystko rozkrepione, ale rozpierdziel jest mega wielki zrobiony. Fajnie, że tu są okna wysoko, to nie będzie mi widać od ulicy. O, tu jakieś środki dla akwarystyki. Tropical. Znam tą markę, bo za dzieciaka miałem rybki. I też miałem chyba karmę dla rybek z tej firmy. Biureczko. Jakaś szafka dla pracowników. Nawet pozostałości ubrań, butów. Dużo większe powierzchnie. Tu już możliwe, że było ono wykorzystywane jako magazyn. Wygląda jak ślepa uliczka. Jakaś witrynka na materiały sprzedawane, towary. A tu zbiornik na oleje opałowe. Czerwona klapka musi stać pionowo. No jest trochę taki zapach oleju opałowego, więc tak, to było pewnie zbiornik na olej opałowy do ogrzewania. budynku. Tutaj są drzwi, a tu jest, co ciekawsze, piwnica. A, lubimy piwnicę. Sprawdźmy, co tu znajdziemy. Piwnica. O, jest akwarium. O, pełno smyczy. Co to jest? Co to jest? Nie widzę. Kurczę. A to tylko nazwę brutera. Dobra, dużo smyczy. Tak to wygląda. 2 akwaria, 3. Kotłownia. Napis nad głową mówi, że to jest kotłownia. I tak wygląda. Mega czarno. Mieliśmy tam piec, mieliśmy na zbiornik na olej połowy. A to jest normalny piec śmieciuch na węgiel lub inne tego typu materiały opałowe. Tutaj kolejny piec. Za nim już przejścia nie ma. I tutaj znów materiał dla zwierząt. Kolejne smycze. Dobra. Jest w porządku. Taki załóg, że żaden sąsiad nie zauważy. Sprawdźmy te drzwi. Tak są otwarte. I niezbyt ciche. Dużo palet. Pustych. No ale tu nic więcej się nie dzieje. Brama. Jakaś główna do załadunku, rozładunku magazynu i większa powierzchnia magazynowa. No dobra, drzwi chcą mnie przestraszyć, a raczej przeciąg. No, całkiem spora przestrzeń. Magazyn dopiero co otynkowany. Ta część jest jeszcze większa. W sumie nowiuśki magazyn. Ogromna przestrzeń, marnuje się nieużytkowana. Co mamy na tych paletach? Wydaje mi się, że to jest jakiś tynk albo klej. Chociaż nie. Chociaż nie. Natural Clamping Cat Litter. Żwirek dla kota? Tak, chyba coś taki deseń. Nie wiem, kota to nie wiem, ale jak to wygląda, jak jakiś żwirek. Pełno go zostało. Tyle palet. Tu jest to wejście, które widziałem z góry. Było nawet wygodniejsze przez drzwi. Więc idziemy dalej. Tu jest ciemniejsze pomieszczenie bez okien. Klatka na górę. Fajnie. Chociaż tutaj podejrzewam, już nic ciekawego nie znajdziemy. Bo ta część jest nieskończona. Ale tak, wspomniarze już byli. Miedź odzyskana, kable obrane. Klasycznie. Możliwe, że jakaś część biurowa, bo pracownicy biurowi mogli kontrolować magazynierów. I tu puściutko. Dalej za budynkiem już budynki mieszkalne i gospodarcze. Tak samo z tej strony. Szkoda, że nikt się nie kręcił, bo tak naprawdę eksploracja mogła się skończyć, zanim by się zaczęła, gdyby ktoś mnie zobaczył, jak wchodzę do tego miejsca. No, a tam budynek szczęścia biurowo, dwie kamerki na elewacji. Mam nadzieję, że nikt mnie nie patrzy. Szczerze mówiąc, chyba zobaczyliśmy już wszystko, ale wrócę jeszcze do tego budynku szczęścia biurowo, bo tam na dole nie sprawdziłem jeszcze wszystkich pomieszczeń. Może coś ciekawego się ukrywa. Tu nas jeszcze nie było w tym pomieszczeniu. Nie, byliśmy. Okej. Jednak dół jest obczajony w całości. Nic tu więcej nie znalazłem w tym zaułku. O, oszukałem was. Kolejne zejście do piwnicy. Czyli jednak coś znalazłem. Tu była łazienka. Zejście do piwnicy. Tej części na pewno nie było. Jest odwrócona. O, a to ciekawe. Gramofon. Tak wygląda. Fajne znalezisko. I co my tu mamy? Mamy jeszcze większe śmietnisko tak naprawdę. Wszędzie walają się pozostałości po tej hurtowni, po sprzedawanych produktach. Tu nawet płytki są zbite. Ciekawe dlaczego. Ludzie kradli? Wydaje mi się, że same nie spadły. Stoją na ziemi pokładane, jakby ktoś je zdjął. I tutaj dużo paragonów i puste pomieszczenie. Okej. Czyli mamy wszystko. Dobra, to kończę w tym miejscu. Dziękuję za uwagę. Proszę, jak zwykle, zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć!